Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk. Witam Was w naszym studiu. Dzisiaj robimy sesję przy użyciu projektora. Ten projektor już tam czeka, a sponsorem dzisiejszego filmu jest firma Skyloom, czyli twórca oprogramowania Luminar Neo, które będę wykorzystywał w końcówce naszego filmu, żeby wyedytować te zdjęcia. No i właśnie, to oprogramowanie jest zaprojektowane w ten sposób, że z zaprzężeniem sztucznej inteligencji będzie można bardzo łatwo, nie zagłębiając się w takie drobne szczegóły techniczne, osiągać naprawdę fajne efekty. Więcej informacji znajdziecie w opisie tego filmu, też z linkami, więc klikajcie tam. Oczywiście też zachęcam Was do zostawienia subskrypcji i łapek w górę. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj, tak jak wspomniałem, będziemy używać tego urządzenia, które wyciągnąłem od nas z sypialni, więc w tym momencie moja Amelia nie ma jak oglądać filmów, trudno, przeżyje. Zamocowałem to na takiej podstawce, do tego wszystko idzie bezprzewodowo z mojego komputera. On po prostu będzie tutaj rzucał różnego rodzaju grafiki, będziemy wykorzystywać ten projektor na kilka różnych sposobów, czyli to nie będzie tak, że tylko, wiecie, taka grafika w tło i tyle. Nie, będziemy robić, mam nadzieję, ciekawsze rzeczy. Do tego będę wykorzystywał jeszcze dwie lampy najprawdopodobniej. Tutaj mam lampę 60-watową RGB z soczewką Fresnela, którą będziemy uzupełniać właśnie to światło z projektora, a tutaj mamy jeszcze jeden panel LED-owy, też RGB. On będzie też wypełniał to nasze światło, bo nasz projektor będzie głównym światłem, no ale musimy mieć też jakieś wypełnienie, żeby nie było nudno. Więc tyle nas dzisiaj czeka. Mam nadzieję, że te efekty, które przygotuję dla Was, będą ciekawe. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, a ja zapraszam Was już do naszego pierwszego setupu oświetleniowego. Robimy zatem pierwsze zdjęcia. Zobaczcie, jest już z nami Ania na celowniku, więc po prostu przygotowałem taką grafikę, gdzie mamy taki celownik, więc jedyne, co mi pozostaje, to po prostu wziąć aparat, no i zrobić zdjęcia. Jeszcze, żeby gwoli ścisłości, uzupełniam całość niebieskim światłem, może nawet dam troszeczkę więcej jego jasności. Okej, powinno być troszeczkę jaśniej. Ten kolor czerwony z tym niebieskim powinny się tutaj świetnie uzupełnić. Na moim aparacie mam też filtr typu mist, sam go robiłem. Jest taki dość mocny, ale dzięki temu te jasne partie zostaną tak ładnie, wiecie, o co chodzi, taki zrobi się bardziej dreamy look. Okej, i teraz zrobię kilka zdjęć. Ania, właśnie, a spójrz w projektor, proszę. O, świetnie. Bardzo fajnie. Mam jedną 320 sekundy, f8, f2.0, przepraszam, i ISO 800. Okej, super. Tutaj niestety nie mamy za dużego pola działania. Okej, ja sobie trochę... A, może tak, właśnie tak jest dobrze, świetnie. Teraz wrzuciłem sam pasek. O, i super, super. Ten efekt też mi się bardzo podoba. Super. No dobra, więc jak widzicie, to jest nasze takie pierwsze w sumie, co możemy zrobić, czyli rzucamy jakieś drobne grafiki na samą twarz. No a co kolejnego, o tym za chwilę. Kolejne zdjęcia, chińskie znaczki. Bardzo popularny efekt, ale on mi się bardzo podoba. Do tego założyłem jeszcze taki filtr split diopter, który zrobi mi fajny efekt bokeh. Więc co, Ania? Robimy zdjęcia, świetnie. I teraz ja będę chciał być mniej więcej w osi tego projektora, żeby Ania rzucał, żeby nie było dużego cienia. O, świetnie. Podejdź do mnie kroczek. Naprawdę. No, mega fajnie artystycznie to wygląda. Dobra, no taki efekt możemy z tego uzyskać. Lecimy z kolejnymi.
Kolejne zdjęcia. Ania przebrała się w cieliste body, bo chcemy rzucić, a właściwie rzuciłem już takie serce i będę chciał zrobić takie, wiecie, no, artystyczne kolejne zdjęcie. Dlatego właśnie dobrze jest do takich zdjęć wybierać bardzo gładkie stylizacje. Ja teraz co? Biorę tylko i wyłącznie mój aparat, no i będę robił zdjęcia, więc projektor rzuca nam tutaj to serce, natomiast dwie lampy świecą 2700 kelwinów, więc będziemy mieli ciepłe, w ogóle to całe zdjęcie będzie ciepłe, no i mój mist taki dość mocny. O, i mamy bardzo fajny efekt. Super. Świetnie. Jeszcze zrobię całą postać. Świetnie. I stań tak teraz sobie na wprost. Świetnie. I 10 cm w twoje prawo. O, jest ekstra. Ekstra. I teraz zamknij sobie oczy i zrób coś takiego. Mhm, świetnie. Jeszcze chwilkę. Jeszcze chwilę. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że mamy, jeśli chodzi o ten efekt, lecimy z kolejnym. Spokojnie, spokojnie, nie było tutaj pożaru, ale nadymiłem, żeby ten snop światła, który puściłem na Anię, był widoczny. Mamy tam projektor, a przed nim zamontowane szkło powiększające, takie w formacie A4 z soczewką Fresnela. I dzięki temu to skupia właśnie idealnie to światło, tak żeby ono było rzucone tutaj na Anię. Do tego mamy wypełnienie jeszcze dwiema lampami, panel LED-owy i jeszcze jedna lampa. One są po prostu puszczone w białe ściany, tak żeby nie było zupełnie ciemno. Poza tym one są na 2700 kelwinów, może jeszcze wymieszamy to z innym kolorem. No i teraz co? Ania musi tutaj nam pograć trochę z tym snopem światła. Moim zdaniem wygląda to rewelacyjnie. Akurat ten pomysł zobaczyłem u takiego gościa, który ma kanał bardzo fajny na YouTubie, Moody Darkroom. Możecie też sobie sprawdzić. I Ania właśnie bardziej druga ręka w stronę światła. Ekstra, ekstra, ekstra. I głowa też. Świetnie. Super, naprawdę świetnie to wygląda. Ja mam teraz jedną 400, F2.0, ISO 200, super. I tego mojego mocnego mista na aparacie. Ok, i teraz trochę w tę stronę. I bardziej tak, żebyś oczy też miała w tym świetle, Ania. O, tak, 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 tak jest idealnie. Super, super. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Super. Dobrze, ja troszeczkę dodymię i zmienię kolor. Z kolei tutaj dorzucimy taki chłodny kolor. Ok. I zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Ekstra. Ten szeroki kadr mi się naprawdę bardzo podoba. Trochę będę musiał wyciągnąć szczegółów z ciemnych partii, ale tu może jeszcze zmienię temperaturę barwową, żeby było po prostu chłodniej. Czyli tu wrzucamy 6500 kelwinów. Ekstra. To bardzo fajnie gra z tą niebieską sukienką Ani. Świetnie. Założyłem jeszcze raz ten kalejdoskop. Tam dodałem trochę więcej takiego białego światła. No i co? Zrobimy jeszcze kilka zdjęć. Świetnie. I właśnie Ania do światła, buzia, buzia do światła. O, tak. Tak jest ekstra. Super. Super. Dobra. Słuchajcie, wydaje mi się, że to ustawienie mamy, ale zrobimy jeszcze jedno, ostatnie i kończymy ten film. Jeśli chodzi o naszą sesję zdjęciową, no ale przeniesiemy się jeszcze do komputera.
Mało co mnie tutaj widać, ale chodzi o to, żeby było widać to światło z projektora. Zobaczcie, ustawiłem tam jeszcze lustro i mam takie dwa snopy światła. To odbite od lustra uderza tutaj w Anię. Moim zdaniem wygląda to naprawdę super, tak jakbyśmy nagrywali jakiś film. Więc co, ja biorę po prostu aparat. Tam mamy ciepłą grafikę wyświetloną, natomiast światło wypełniające to jest po prostu zimne światło LED-owe. O, i super. Teraz robię cały czas taki szeroki kadr, tak, a nie właśnie jak ty super łapiesz to światło. O, super. Świetnie. I cały czas mam też mista założonego, tego mojego mocnego. Super. I popatrz teraz tam w stronę lustra. Świetnie. Ja teraz z tej strony trochę podejdę. O, teraz pięknie widzę te dwa snopy światła. Tutaj po prostu na krzesło rzuciłem kawałek czarnego materiału. Super. Super. I patrz w stronę lustra nadal. Dobra, słuchajcie, ja tak mogę fotografować i fotografować. Co? Tyle jeśli chodzi o naszą sesję. Zróbmy sobie podsumowanie, no i idziemy obrabiać te zdjęcia. Całość zajęła nam niespełna 2 godziny. Ja jestem mega zadowolony z tych bardzo zróżnicowanych efektów, no ale teraz trzeba coś zrobić z tymi zdjęciami, więc przenieśmy się do komputera i tam zrobimy jeszcze kilka kroków. No i przechodzimy do edycji tych naszych zdjęć. To będzie bardzo szybka edycja. Ja tutaj wykorzystywałem zaledwie kilka funkcji, które są w programie mojego partnera, czyli Luminar Neo. I teraz tak, jeśli chodzi o ten program, on będzie stworzony przede wszystkim dla osób, które chcą bardzo szybko osiągać ciekawe efekty, jak na przykład podmiana nieba, HDR i wiele, wiele innych, jak za dotknięciem magicznej różdżki. Tutaj właściwie wszystkie te ważne funkcje są wyciągnięte na wierzch, więc nie musimy posiadać jakiejś super zaawansowanej wiedzy, żeby sprawnie poruszać się po tym programie. Ja akurat kiedy go zainstalowałem, posiedziałem nad nim dosłownie 10 minut i właściwie ogarnąłem wszystko, co tutaj jest, więc jeśli ktoś jest bardziej na początku swojej drogi i chce osiągać od razu naprawdę w porządku efekty, to myślę, że ten program będzie jak najbardziej dla niego. Zacznijmy od pokazania takiej funkcji, której akurat nie będę wykorzystywał przy moich zdjęciach, z tego względu, że ja będę moje zdjęcia, zresztą widzieliście, doszumiał, a nie odszumiał. Natomiast tutaj jedną z bardzo ważnych funkcji jest właśnie funkcja odszumiania. Jest to w tym momencie inne zdjęcie z innej sesji, ponieważ je robiłem na ISO 1600. Kiedy przejdę sobie do Edit, mam tutaj taką funkcję jak Noiseless Raw. Od razu pokazuje mi się tutaj mniej więcej jaki szum został wykryty, no i w tym momencie właśnie ta sztuczna inteligencja będzie tutaj wykrywać ten szum i będzie się go pozbywać. W porównaniu do odszumiania w innych popularnych programach, moim zdaniem robi to dużo, dużo lepiej. To zdjęcie jest wtedy dużo gładsze, no i zresztą zobaczmy jak ono wygląda. W tym momencie jeszcze chwilę wczytuje się tutaj ten podgląd, no i w tym momencie widzimy, że tak było przed, a tak jest po. I naprawdę tutaj bardzo już na tych standardowych ustawieniach ładnie zostały zachowane szczegóły, ale obraz jest przy tym zdecydowanie bardziej gładki. Przejdźmy zatem do jednego ze zdjęć, które już robiłem podczas naszej sesji. Niech to będzie takie zdjęcie, powiększymy je sobie. Zdjęcie jest jak najbardziej ok. Ono jest teraz w formacie JPEG, ale on oczywiście w tym oczywiście też czyta RAWy z większości dostępnych aparatów. Możemy przejść do presetów. Ja tutaj już przygotowałem sobie preset. Tutaj on też wykrywa jakiego typu to jest zdjęcie i dopasowuje do tego zdjęcie, do tego te presety. Mamy też My Presets i mam tutaj Glow and Grainy razem z
miniaturą zdjęcia, na którym przygotowywałem ten preset, no ale nie o to chodzi, żebym ja tutaj pokazał wam, że klikam jeden przycisk i zdjęcie się edytuje, więc ja do tych zdjęć będę chciał dodać sporo takiej atmosfery, też troszeczkę popracować na tonach, plus będę chciał jeszcze doszumić te zdjęcia, więc szukam w tym momencie develop i następnie delikatnie przyciemnię to zdjęcie, delikatnie przesunę Smart Contrast, który działa tutaj naprawdę bardzo fajnie. Następnie przywrócę sobie trochę szczegółów z jasnych partii i troszeczkę z ciemnych. Następnie to, co chciałbym jeszcze zrobić, to tutaj jest jeszcze bardzo fajna rzecz jak Super Contrast i mamy możliwość pracowania na kontraście w jasnych, średnich i ciemnych tonach, więc ja jeszcze tutaj popracuję właśnie na kontraście właśnie tych poszczególnych tonów. I następnie jeszcze Shadow Contrast. Okej, teraz moim zdaniem wygląda to już naprawdę bardzo fajnie. Do tego dodajmy jeszcze Mood. No i tutaj wydaje mi się, że jeśli dodamy jeden z dedykowanych lutów, wydaje mi się, że do tego zdjęcia, jak dobrze pamiętam, używałem lut, który nazywa się Memphis. Okej, on dodał nam jeszcze takiej niebieskości, a z drugiej strony podbił nam kolor ten ciepły. Ewentualnie mogę jeszcze troszeczkę zwiększyć jego tutaj działanie. Jak również dodałbym jeszcze glow. I tutaj ja bym chciał, żeby to zdjęcie właśnie było jeszcze takie bardziej miękkie. Ja co prawda używałem filtra typu mist, ale tutaj jeszcze chcę, żeby ten efekt był wzmocniony. Mogę przejść jeszcze do bardziej zaawansowanych ustawień. I tutaj przyciemnię sobie jeszcze zdjęcie właśnie suwakiem Brightness. Natomiast nie będę już tutaj zwiększał kontrastu. OK. No i jeszcze do tego dodam Film Grain. I najlepiej, jeśli chodzi o szum, niezależnie od tego, z jakiego programu korzystamy, oglądać go w powiększeniu 100%. OK. No i moim zdaniem teraz to zdjęcie wygląda dokładnie tak, jakbym chciał, no ale mam jeszcze inne zdjęcia, na których chciałbym zastosować te same ustawienia, więc przejdę do katalogu, zaznaczę pozostałe zdjęcie, oczywiście prócz tego, i teraz nacisnę prawym klawiszem Adjustment i następnie Sync Adjustments. Teraz dosłownie po chwili te zdjęcia dostaną właśnie ustawienia z tego naszego zdjęcia, które edytowaliśmy przed chwilą, to też chwileczkę trwa. No i jak widzicie tutaj na dole, te ustawienia z tego zdjęcia zostały przekopiowane na kolejne. Możemy to robić kopiowaniem, synchronizowaniem, jest to super proste. Oczywiście teraz ja mogę wejść w każde poszczególne zdjęcie, no i wyedytować te edycje, które już są tutaj nałożone, więc na przykład przechodząc do kolejnego zdjęcia, będziemy mogli je na przykład rozjaśnić, przyciemnić, no generalnie dalej je edytować, więc wystarczy, że klikniemy na Edit, następnie Edits. No i na przykład jeśli to zdjęcie okaże się zbyt jasne, włączamy Develop, obniżamy ekspozycję, przechodzimy z powrotem do narzędzi. W tym momencie to zdjęcie ma już obniżoną ekspozycję, będzie lepiej grało z pozostałymi. Więc oczywiście przed wyeksportowaniem tego warto przejrzeć ten nasz materiał, co się tutaj wydarzyło po synchronizowaniu tych ustawień, no i dopasować to tak, żeby wyglądało to rzeczywiście dobrze. Sam Luminar moim zdaniem jest jak najbardziej w porządku narzędziem. On rzeczywiście potrafi zrobić bardzo dużo, bardzo niedużym nakładem naszego zaangażowania, bo tutaj te wszystkie narzędzia są naprawdę świetnie rozpisane, od razu widzimy te efekty i one, wiecie, nie trzeba znać bardzo głęboko zaawansowanego oprogramowania. Tutaj mamy wszystko jak na dłoni, klikamy, klikamy i naprawdę mamy bardzo, bardzo fajne efekty. Oczywiście więcej o samym programie możecie dowiedzieć się z linków, które są poniżej. A ja wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Zostawcie oczywiście łapki w górę, subskrypcję. No i tyle. Bardzo wam dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!